Witam Was, moi drodzy. Sobota rano. Wypad na rybki. Wybrałem dzisiaj łowisko No Kill w Werynie. Bardzo nie lubię, jak słońce mnie wyprzedza. Zawsze tutaj ja czekam na słońce. A w tym momencie słońce na horyzoncie, troszeczkę zaspałem. Dzisiaj pełny minimalizm. Można powiedzieć, że partyzantka. I chcę się dobrać do dużych karpi, takich 10+, ponieważ byłem już tutaj dwa razy. Fajnie połowiłem, ale nie przybiłem się przez te karpie 10+. Widzę, że poziom wody niski. Nie wiem, co się stało, dlaczego tutaj tej wody tyle ubyło. Kilka godzin łowienia i zobaczymy, co udało się wypracować. W związku z tym, że nie mam tutaj dzisiaj ze sobą dużo tobołów, nie muszę dużo dźwigać, wybrałem sobie miejscówkę pod lasem, moją ulubioną. Kiedyś na to łowisko właśnie przechodziłem od strony lasu. Tam było takie zejście i taka kładka. A teraz widzę, że wszystko to jest zlikwidowane, w ogóle wszystko zarośnięte i od strony lasu nie można się tutaj dostać. Jak widzicie, totalny minimalizm dzisiaj. Kosz podbieraka, wiaderko na wodę, mata. Tutaj w wiaderku mam dosłownie jeden pojemniczek na znętę, dwie wenteczki, a tutaj w kieszeniach podstawowe akcesoria, jakby mi się coś zerwało, przypon strzałowy, przypony do metody, podajniki pana ryby, nożyczki, rozpierak do gumek, Black Horsy. Co to w kieszeni jeszcze mam? Mam tutaj w kieszeni jakiś miks waftersów. Wyciskacz do podajników. O, tutaj jeszcze jakiś podajnik, 50. I tyle, pełny minimalizm. I jedziemy z tematem. Szybciutko przygotujemy towar. Polezło to rybka plus. Niedużo tego daje, ponieważ jestem dosłownie tylko na 3 godziny. Może 4. 505. Szybko muszę zamieszać, żeby mieć gotowy pelet za 10 minut. W międzyczasie będę rozkładał sprzęt, tak zawsze robię. W tym czasie, kiedy zbroję z wędki, w zasadzie one są uzbrojone, to musi mi pelet nasiąknąć wodą. I dzisiaj tylko tyle. Dzisiaj, moi drodzy, wziąłem wędki dystansowe. Myślałem, że będzie więcej wędkarzy. W przypadku, gdy jest tutaj dużo wędkarzy, łowię zawsze na dystansie. Przeważnie na dystansie. Ale dzisiaj, ze względu na to, że jest mało wędkarzy, jedna wędka będzie dosłownie spod buta, a druga na średnim i dalekim dystansie. Dzisiaj mam ze sobą Sportex Exclusive i Sportex Rapid. Nie mam dimensji, ponieważ poszła na pożyczkę. Wynajmujemy dimensję, bo poszła na testy. Klient sobie wynajął u nas. Haczyk Kamasante 360 dziesiątka. Akurat haczyki zbroję tutaj nad stawem zawsze, ponieważ w transporcie one się zahaczają, mimo to, że są w pokrowcu. One się tam gdzieś lubią zahaczyć. A założenie takiego przyponu na szybko złączkę to jest, jak sami widzicie, kwestia paru sekund. Zresztą w ogóle dzisiaj chyba popiłem rekord w rozkładaniu się. 5 minut wszystko rozłożone. To ze względu na to, że
tak jak powiedziałem, minimalizm. Dobra, pelety widzę jeszcze dochodzą. W prawej kieszeni Black Horse Wafters Natural, który mi się tutaj zawsze sprawdza. Bez względu na pogodę, on po prostu robi tutaj robotę. Pach na bagnecie, jeszcze chwilę zaczekam. Tak to wygląda. Jeszcze chwilę zaczekam na pelet. Widzę, że jeszcze nie jest gotowy. Potrzebuję jeszcze 5 minut. Jest nieźle. Jeden podajnik samej zanęty, a później będę mieszał zanętę z paletem, albo będę robił kanapeczki. Zaraz zobaczę jeszcze. O, elegancko to wygląda. I łowimy. Wszystko gotowe. I łowimy. Mata pod tyłek i czekamy na rybki. Cisza, spokój. Dosłownie paru wędkarzy. Pogoda no fajna. Słońce za chmurami. Liczę na to, że rybki dzisiaj będą brać. Uwielbiam to łowisko, na zabiórkę nie musiałem długo czekać, a naprawdę zabranie było agresywne. Nie wiem, może 5 minut. To nie jest profesjonalne łowienie, ale skuteczne. Jest blisko brzegu. Pierwsza rybka zaliczona. Pięknie. Nieduży, ale ładny. Piękniuś. Jest kolejny? Jest. Jest. Pinokio. I takich karasi, moi drodzy, tutaj dzisiaj złowiłem nie wiem ile, 5, 6, 7, po prostu dzień karasia. Karpia nie uświadczy już o tej porze. No i tak, moi drodzy, po 3 godzinach na Weryni przemieściłem się na staw No Kill w Lipiu, ponieważ no, ta Werynia od 2 tygodni, tak jak mówicie, nie za bardzo, że tak powiem, funkcjonuje. Ryba tam bardzo słabo żeruje, bardzo ciężko jest o rybę, tą większą. Ja złowiłem w sumie 3 karpie, 2 jesiotry i 6 albo 7 karasi, także te karasie tam wchodziły. No i postanowiłem jeszcze w drodze powrotnej zahaczyć o lipie. I moi drodzy, piękny amurek wpadł, karp, lin, leszcz w przeciągu dosłownie godziny. Teraz od pół godziny jest totalna cisza, czyli zero reakcji. I tak, moi drodzy, parę godzin spędzonych nad wodą w sobotę rano zawsze jakby doładowuje baterie. I co? I do następnej wyprawy. Pozdrawiam.